Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, a to jest tak na 80-90% ostatni odcinek z Kataju, tutaj z Xiaominga. To się, pewność tam 100% powiem na koniec tego odcinka, ponieważ już praktycznie kończą nam się jacyś sensowni wrogowie. W ostatnim odcinku zaatakowaliśmy Krasnoludy Chaosu, tego papieża Krasnoludów Chaosu sobie ścisnęliśmy i... No i zmietliśmy go. W tym momencie na Krasnoludy Chaosu idzie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no powiedzmy za krągleniu, 6,5 pełnej arem, full stacków idzie. A jakbyśmy tylko przebili się przez nich, no tutaj pozostaje dalszy chaos, bo Archaon nas zaatakował, więc tutaj byśmy poszli albo tu byśmy poszli. Natomiast tutaj robimy sobie w tym momencie jakby obronę przed północą. Dobre jednostki staram się robić. Z tymi krasnoludami może być co nieco ciekawie, ponieważ oni tutaj niedługo tego swojego ostatni last standa odpalają, czyli że końcowy kryzys krasnoludów stuknęło. A największym naszym przeciwnikiem obecnie jest Helmangorst. Helmangorst, którym miałem przez długi czas pakt o nieagresji, ale w ostatnim odcinku powiedział nam wojnę, czy w sumie pomiędzy ostatnim a przedostatnim odcinkiem. Tutaj on poszedł większością armii sobie na gnoblarski jar, z czego niestety główną armią, którą rekrutowałem sobie w tym Chang, nie zdążyłem przyjść na... dosłownie brakuje centymetrów. Datus 600. I nie jestem w stanie wesprzeć armii obleganej, żeby zaatakować Helmangorsta. Natomiast tutaj postanowiłem tą armią, którą sobie blokowałem to przejście, tą przełęcz, postanowiłem, że postaram się odciągnąć uwagę wrogiego wojska i udało się odciągnąć. Dwie, czy tam 2,5 armii poszło na nas i na automatycznej walce między turami na nas poszli ogólnie. Na automatycznej walce udało się z nimi wygrać, tylko jak to z nieumarłymi. Część jednostek sobie przeżyła i jedną armię dobiłem, druga chyba tutaj sobie teraz pieprzyła kompletnie w cholerę. I będziemy starać się dalej odwrócić tą armią ich uwagę. Tutaj w sumie rekrutuję sobie kolejnego staka, bo czemu by nie. Tu zanektowałem tych zielonych Katajczyków i przesyłam sobie te oddziały, które uznałem za sensowne na zachód na pomoc. I co ja mogę wam powiedzieć? Bijemy się dalej. Zachód wygląda troszkę do dupy. Belakor zjadł Midenheim. Tak, w Karburgu sobie siedzi. Borys dosłownie tutaj sobie lata sam obecnie. Z łucznikami. O Jezu, ale makieł tego... elektora. Reichland odbił Marienburg. Ostland wyemigrował do Nordlandu. Co tu jeszcze ciekawego? No jeszcze Baltazar Geltz jako jedyny do ofensywy gdzieś przechodzi. Jako nadzieja. Volkmar domyślam się, że już nie istnieje, ale to mogę się domyślać. Szkoda tylko, że nie ma żadnego kodów takich legitnych do tej gry. Żeby sobie kliknąć, jak to było w Medievalu, Toglefhof na przykład pisać. Tam Toglefhof. I dzięki temu byśmy zdjęli całą mgłę wojny ze świata. I po prostu na koniec bym chciał sobie zobaczyć, jak wygląda ten świat. Tutaj widzę miecz Kaina, jest walka, chyba mam miecz Kaina, więc ona tam może z tymi elfami mrocznymi się bawić. My natomiast, a właśnie nasza karawana została przeorana przez zastęp apokalipsy. Dosłownie Archaon, czy armia Archaona zniszczyła nam karawanę, która szła do Marienburga chyba, jakoś ten deseń. A my natomiast skończymy rundę i zobaczymy, co Gorz zrobi. Czy nas zaatakuje, czy przeczeka. Jak przeczeka, to oczywiście przechodzimy drugą armią, czy się wycofa. Dużo rzeczy może się wydarzyć. Ty serio, kolego, myślisz, że jak idzie 6 pełnych armii na ciebie, jestem w niektórych prowincjach, chwilę od zajęcia ich, to 3000 złota mi starczy. That's gonna be the worst deal of ever deals ever. No to wezmę automat, to jest porażka. To nie ma co oszukiwać. Ta armia mi niestety zginie. Mogę jeszcze te... walnąć sobie chorągiewki, bo... why not? O Jezu, ale oni jak lecą... La Masse, o, to jest silna jednostka. Taurusy. Złowieszcze Taurusy. Dosłownie cała Krasnoludy Chaosu. Tu jest jedna jednostka hobgoblinów, czyli jedna... Dwie jednostki hobgoblinów. Dwie jednostki, które nie są z ich tierów w tym przypadku. Z tej kuźni. No to bierzemy automata, bo to jest porażka. I szablową górę niestety zajęli. Wielki plus!
Zacznę więcej zarabiać, bo mam mniej wojska do utrzymania. A, rozumiem, co się tutaj dzieje. Ale porąbana akcja i weźmiemy sobie na automacie. Nawet nie patrzę, jeszcze nie sprawdziłem, ile osób ginie. Ja pierdzielę, te, akurat oni... Chciałem sobie w bitwie ich zobaczyć, ale no dobra, to już poświęcę, bo czuję, że bym w pierdziel dostał. Armia ze wsparcia od Gorsta zaatakowała moją armię wsparcia, przez co nie dołączył się garnizon osady, bo jest oblegany, ale dołączyła się armia ta zaawansowana. Czemu dżonki nie zginął zamiast terakotowej strażników? No ja pierdzielę. Automatyczne. Ale zabili dużo nieumarłych. Chociaż więcej piechota zdjęła akurat w tym przypadku. A chciałem ich zobaczyć w boju. Jeszcze nie widziałem tych terakotowych strażników. I oni poszli na inną osadę teraz, na pobojowisko. To co się znajduje na północ od tego goblińskiego jaru. Tylko po to, żeby złupić. No i tak, oni poszli na tą moją prowincję na północ. Żeby sobie ją złupić. Śmierć w boju, utracono osadę. Rzucono inkantację, to mam gdzieś. Dobra, więcej was matka nie miała do przeklikania? Frakcja zniszczona, domyśliłem się, że Borys zaraz się zesra. I tak, pyk. Automat. Rozwaleni. Pieniądze, doświadczenie. Egzekucja nieumarłych. Ty, kolego, podejdziesz na wsparciu i zaatakujemy frajerów tutaj. Okej. Okay. Co się stało? Halo? Grę wypieprzy? Aż nie skipuje. Zobaczcie, to fajnie wygląda. Prawdopodobnie kamera się obróciła w sposób, który nie powinna się obracać. I widać tył mapy, który jest pusty, okazuje się. Ło, ja pierdzielę. I ta się obróciło z powrotem w dobrym kierunku. No i frajerów mamy pokonanych. Tutaj tą armią pójdziemy sobie na tą osadę. I praktycznie Gors jest teraz pokonany, szczerze mówiąc. Bo wątpię, żeby jakkolwiek się okazało, że jeszcze da radę nam popalić. Czy coś ten deseń. Tą panią chciałem zawrócić, żeby pójść z główną siłą armii. Ale pójdziemy najwyraźniej sobie na północ. Jeżeli ta armia wygrała z naszymi oddziałami, to ona ma szansę powstrzymać krasnoludów chaosu. Sprowokujemy ich jednak tutaj, naszą obecnością. To prawda na obozowaniu, ale jednak. Natomiast tą panią pójdziemy i zajmiemy... O kurde! Dobra, to zmienia trochę postać Rzeszy. Nie będzie grabieć i okupacja, bo jest duże prawdopodobieństwo, że opuścimy zaraz tą prowincję. Ło kurwa, Archaon osobiście przyszedł. Ło panie, zmiana planów. Zmiana planów. Zapierdzielać mi tam. Bo musimy to wesprzeć teraz. Jak Archaon osobiście tu wszedł. God damn! Where you find this? Nie no, to się teraz... Zmiana, rzeczywiście no, zmiana planów. Co ja mogę powiedzieć? Tutaj, paniusiu, też zapierdzielaj. Co sił w nogach. Zhao Ming, no teraz nie będę już odpuszczać tej twierdzy srebra. Zajmę ją po drodze i wtedy nim pomogę. Archaonem. Gorst, jak i krasnoludy chaosu chcą pokój. Ale to nie one są dla mnie zagrożeniem. To nie one sprawiły, że powiedziałem, o ja pierdzielę, tylko ten dzieciak z problemami rodzinnymi idący na mnie z północy, były łowca czarownic Imperium oraz Benkart. Ach, mało kto wie, że to Benkart. Ja wiem, skąd? Gwiazdy mi powiedziały. A tak na serio, lorowo Archaon jest Benkartem. Trochę jak Anakin Skywalker. Tylko, że akurat w innym przypadku, bo Archaon jest chyba z Nordlandu. On się oczywiście nazywał inaczej kiedyś. I jego matka została chyba zgwałcona przez Norsemenów, czy przez jakichś innych bandytów. No i urodził się z tego Archaon. Własna matka go nie chciała, ona chyba sobie szybko w ogóle umarła. Z tego co kojarzę. No i...
nie mógł zrozumieć, bo z czasem się dowiedział, bo to on nie wiedział tak na serio, że nie jest Benkartem i tak dalej. Z czasem się dowiedział i nie mógł tego znieść po prostu. Nie mógł tego znieść, że jak świat może być taki okrutny, jego matka tam chyba samobójstwo popełniła, czy coś ten deseń, nikt go w sumie nie chciał, bogowie nie istnieją. I wtedy czterej bogowie powiedzieli, elo mordo, słuchaj, mamy deala, co ty na to? On, kurwa, nie musisz mnie namawiać. I zgodził się na deala, tak na serio. Też, znaczy, on się bardziej sam do nich zgłosił w sumie, to jest trochę bardziej skomplikowane. Ja to opowiedziałem z pamięci, jak pamiętam, bo jakiś czas o tym nie czytałem oczywiście. Dlatego, jeżeli ktoś chce dokładniejsze informacje, sprawdźcie sobie na wiki. Aronessa, która tak nienawidzi Norsemenów, a ja napierdalam tych Norsemenów, ale ona nie lubi Nangao, czyli naszej siorki, ma... No pewnie takie same ciuchy na studniówkę założyły. Dodatkowo nie lubi Baltazara Gelta, złotego deszczyka i innych. I postanowiła nam wypowiedzieć wojnę. Mogę w sumie tego złotego zakonu nie wzywać, bo jeżeli z nim nie walczyła, no to... Dla gościa może być tylko gorzej w sumie, ale już kistym. Kurwa, ledwo wysłałem karawanę. Walcz z demonami. No posrało was. No i tracę tam artylerię w tej karawanie. Coś czuję, że ta karawana nie będzie miała szczęśliwej podróży. O kurde, tu się gościu jakiś zrespił sobie nieumarłych. Ale do dupy nieumarłych sobie zrespił. Wyjaśnimy typa, frajera. O tu, cyk, automat, nie macie. Zabywamy również nawiedzony las. O, mamy tutaj treser egzotycznych zwierząt, chętnie sobie weźmiemy. Postaramy się podbić kontrolę w tej prowincji, bo... No, nie ukrywajmy, mało kto ma do zniesienia magiczny las. Dlatego nie ma co ryzykować, co się męczyć z tym. Co od razu zrobimy rzeczy pod kontrolę. Nawet tutaj sobie dam kontrolę na razie zwiększyć, żeby mi się nie zbuntowali. Co prawda, jakbym nie chciał, żeby się buntowali, to może bym nie upił tej prowincji w pizdu, ale jednak już to zrobiłem, więc za późno. Ale tutaj mam zbieraninę, tak kupię się zebrałem na tego Archaona. 27 poziom ma, na pewno większy chyba niż każdy z moich lordów tam osobno, no. Ten dowódca ma, ta dowódczyni ma tylko jakiś lepszy tutaj poziom. A, dodatkowo nie mam tutaj tak na sobie full army każdej. Zhao Ming tutaj jeszcze odbił i nie zajmie w tej rundzie niestety twierdzy srebra i to zrobi dopiero w kolejnej. Tu idzie Krasnolud Chaosu, my idziemy sobie z tej strony odwiedzić Krasnoluda Chaosu. What? No ja pierdzielę, to z tego eventu, tej karawany, tak? Teraz muszę tą... Nie, a pierdolę, no. Jakieś demony mi się losowe zrespiły tutaj. Shang Yang, dobrze, że mam jakiś tutaj garnizon. To mi nie zajmą. A Zhen Wu? Zhen Wu już mogą. Ja pierdzielę. Czemu? Why are you gay? Oj, ci na południu krasnoludy mi podają wojnę. No tu tak wejdą i zagrożą, nie ukrywam. Ale my zaraz skończymy Gorsta, czy zaraz, no do dupy też nie urywa to tempo. Bo musimy na te sobie wysepki pójść. Ale jest bliżej niż dalej. Po rozwaleniu jego armii. Dlatego tam też się skierujemy. Po drodze akurat tych krasnoludów. Chyba w frakcjach ta Korna, te armie zniknęły. Spanikowałem prawdopodobnie nad wyraz troszkę. Ale już kistym. Już kistym. Doślijmy tak wtedy tą armię, po prostu te jednostki, żeby ich nie marnować. Tobie na razie podziękuję. I zaczniemy klepać frajera po kolei. Bo musimy dotrzeć do krasnoludów na czas, zanim te zaczną docierać do nas na czas. Jakie powolne przesuwanie frontu. Najgorsze jest to, że tutaj pojawił się Astragot. Zmienił tamtego lorda w dowodzeniu armią. Dlatego nagle to się robi wyzwanie. Ale Zhao Mingiem ciśniemy same do ściśnięcia i zaraz dołączymy, żeby wesprzeć. A, mam...
teraz krasnoludy będą mnie bić podczas tego, kryzysu. Troszkę Lipton. Zajmiemy sobie tą prowincję, co jest tutaj. Jako zwykłe, bo nie chciałbym, żeby mi się buntowali. I weź, podejdź, będziesz tracić jednostki, ale będziesz tutaj tak na wsparciu. Chętnie bym też sprowokował Archauna, ale jednocześnie nie ryzykował niszczenia naszych armii. Chociaż tu może pójść tak średnio z tym Minchui. Mona mówi jakieś favored Dota. No, siedzi se w tych kuźwa dwóch prowincjach całe życie. O, jestem ulubioną córką. Córko, zapierdalaj mi pomoc. Ja tu wszystko robię na tym zachodzie. A ciebie nawet nie widzę. O, coś tak czułem, że podejdą. To że będzie ciężka bitwa. Nie mają żadnej artylerii, to jest plus. Cofnij. Okej, nie, dzięki temu nie walczyliśmy. No oni... Natomiast te krasnoludy z południa zajęły sobie prowincję, którą szli, ale tam nic nie miałem dosłownie. Ale też nie była w żaden sposób wartościowa, więc płakać nie będę. O Jezu, Gorst, trzy koła, tyle problemów mi narobiłeś za trzy koła. Archaon się wycofuje. A, tutaj nie mamy już zepsucia chaosu dużego. Więc wziąłbym armię, która nie jest pełna, was na przykład. I przeniósł do fortu Dorzjene tego wort. Tylko tutaj oddam, żeby tu była pełna armia. Miejcie ich. I tam sobie dorekrutujesz kawałek, troszkę oddziałów. A my w międzyczasie pójdziemy na Uskulak. Tutaj się wycofuje Archaon w sumie. A Uskulak to stolica tego gościa Hashuta. W takim razie ładnie go osłabimy. I może w końcu sprowokujemy, żeby zrobił coś niemądrego. Cyk! A okupacja, bo by mi się przydała ta prowincja do defensywy, a nie chcę jej zmniejszać jej poziomu. I jak najbardziej czwarty poziom. Defensywnie liczę, że będziemy dobrze stać. Idziemy odwiedzić ostatnie dwie prowincje Helmana Gorsta. Zająłem już Peak Barter. Oraz idziemy na te wyspy, które albo należą do jaszczuroludzi, albo do Kugata, albo do Helmana Gorsta. No i w tym momencie będą należeć do Zhao Minga. Tego nikt się nie spodziewał. Astragot ponownie do nas podszedł. My się podobnie wycofamy. Mam nadzieję, że nie pogoni za nami. A nie wiem, ale nie chcę wspierać. Jest, co gówno. Tracimy armię. Nie chciałem tego wspierać. Zaatakował nas Archaon. Jak patrzę na automacie, potracimy troszkę jednostek. Ale myślę, że ten automat weźmiemy, bo nie lubię się bić z Archaonem. Gość, o 90... O Boże. My nie mamy nic, co może tego Archaona przytrzymać. Weźmy już tego automata. No, wszystkie jednostki, co miały chorągwie, sobie tracą te chorągwie. Weźmy w tym przypadku pieniądze akurat. Nie wiem jak oni wykluczyli jedną z moich armii, tak na serio. Były tam trzy armie i najwyraźniej jedna nie wzięła udziału w walce. No kurwa, jeszcze wy chcecie się bić? Więcej was matka nie miała dosłownie. W takim razie po rozprawieniu się z Archaonem połączyłem te dwie pozostałe armie w jedną. Tam teraz mamy dwa full stacki u góry. I ruszymy sobie dalej ku wrogowi. Pewne zwycięstwo. To wezmę i teraz tak zrobimy. Bo to jednocześnie pokonałem to, co znajdowało się w garnizonie. Więc weźmiemy sobie miasto oczywiście z marszu. Budujmy tutaj nawet garnizon. A tym ziomki... Nie. Tutaj mieliśmy armię, która miała wspomóc z tym Astragotem, prawda? Oni sobie nie poradzą. Nie oszukujmy się. Dobra, Zhao Ming jest tutaj. Zhao Ming już sobie Astragotem poradzi. Więc mamy tutaj trzy armie. W takim razie ten może pomóc na północy. O, nie mają tutaj takiego tego zepsucia chaosu, żebym miał problemy?
A nie, bo jestem na garnizonie, dobra. Jestem, czyli mają takie zepsucie chaosu, że miałbym problemy. Middenland się na nowo odrodził. Karl Franz tutaj się wbił. Odbił gościowi Borysowi teren. Natomiast Belakor poszedł na Marienburg. Jezu, jakie tam... O, ale dużo pieniędzy mi dadzą za umowę handlową. Ale jakie tam Battle Royale się dosłownie dzieje. Masz jeszcze gościu tutaj, sojusz obronny. Do każdego ci się dołączę. Za małą ilością przeciwników się tak na serio bije. Dawać mi więcej tych frajerów. Aś ci jeszcze, mordo, zbuduję zaraz obronę w tym twoim śpiesznym Middenland. My nie mieliśmy sojuszu wojskowego z Miaoying? Jestem zdziwiony. Rzeczywiście ona tylko podczas obrony do nas dołączała. Nawet o tym nie myślałem. A Złoty Zakon jest atakowany przez klan Mors. Teraz tym bardziej południem nie wyślę żadnej karawany. Nigdzie nie wyślę żadnej karawany. Podchodzimy w takim razie pod Szablową Górę. O, kto by się spodziewał. Kurczę, na początku mi pokazywał, że on się nie dołączy do tego. Ale... zrobimy super taktykę. Patrzcie to. Patrzcie, kuźwa to. Patrzcie, kuźwa to. A nie, ajajaj, myślałem, że lepiej. Dobra, zrobimy, zaatakujemy Szablonową Górę. Bo... Szablową Górę. Ponieważ... on na pewno, Astragoth, się dołączy do walki o Szablową Górę. Must have. Dzięki czemu on znika. A jakbym go zaatakował z Zhaomingiem, jest szansa, żeby się wycofał. Bym musiał go gonić, jak debil. W takim razie udało się Astragotha tutaj wyjaśnić. On miał chyba jakiś fajny trade, mi się zdaje. Ale, kurde, nie mogę teraz znaleźć. Nie pokazuje, chyba że pokazało. No chyba, że już miałem Zhaomingiem. Oczywiście jest szansa. Astra's Gone. Jak to się nazywa? Plus 10% do czasu trwania... zaklęć metalu. Spoko. Tutaj zasięg efektu metalu, odporność na magię 15. Nie, to mi się zdawało, że to było lepsze kiedyś, albo o innego krasnulda chaosu chodziło. Skąd ten gościu tu się zrespił losowo? Że musiał chyba przez cały Karak Kadrin przejść przez góry, nikt go nie zaczepił. I tak sobie tutaj trafił. W międzyczasie widzę, że nieźle się bawią u mnie te krasnoludy chaosu z południa. W takim razie też pójdziemy już ich przywitać, bo najwyraźniej czują się troszkę samotne. Ale też przywitamy Hermana Gorsta do końca. A za Hermanem Gorstem pójdziemy im na Czerwoną Fortecę. Tu zostało Gorstowi dosłownie jedna prowincja i dosłownie zostanie mi kawałeczek, żeby do niej w ogóle dotrzeć. W takim razie zrobimy na razie tak, a tutaj dopłyniemy morzem. I ściśniemy Lamusa i będziemy mieli go z głowy. Imryk, elo, smoki przyszły. Mamy jakieś relacje z tobą, Imryk? O, z Karak Kadrin możemy mieć. O, jeszcze umowa handlowa. Ten pakt o nieagresję zaraz za tym, jak pójdziecie kompletnie roga, full tryb roga odpalicie. I postanowicie klepać wszystkich na lewo i prawo. O, sojusz wojskowy ze Złotym Zakonem. I jest, miało ich, w końcu jest, kurwa, konfederacja. Ach, udało się, na koniec, ostatni odcinek, udało się skonfederować tą szmaciurę na wschodzie. Szmaciurę, no siostrę. O kurcze. Te, to mnie zaskoczyli, bo te krasnoludy chaosu z południa Cezar na grunt teraz odbiły. To mnie poważnie zaskoczyły teraz, tego się nie spodziewałem. No ja ich takie... też będą emigrować, bo ja będę od południa zajmować. Tym Zhaomingiem to teraz idę. Mogę sobie pójść na swoje południe, chociaż też trzeba pójść tutaj za rogaj na ten chaos, który sobie wjeżdża tak losowo przez Karak Kadrin. Obieży świat, atakuje Imperium. Trzeba wspomóc naszych sojuszników. A nie, splądrowali tylko 2500 zyskali. No i zaczynamy odbierać krasnoludom południowym południowe tereny. Zaczynamy od Czarnej Fortecy. Fajnie rozbudowana w sumie. Szkoda, że żadnych landmarków tutaj nie ma wewnątrz niej. O, i Gor z ostatniej prowincji na Last Standa się pojawił. Ale my nie zrobimy Last Standa tylko jednym lordem, bo tu już płynie drugi. Znaczy jego Last Standa oczywiście. A to już się pojawił drugi lord.
Cyk. Kończymy tą śmieszną frakcję nieumarłych z Indii. Och, nie gadaj, no. Dobra, myślałem, coś się ścięło, tak stoi. Kurczę, skończy się ta bitwa, czy się nie skończy? I się skończyła w końcu. Osada zniszczona, sojusznik rozpoczyna budowę posterunku. Karawana dotarła. Gratuluję. No droga ostatnio nie jest łatwa przez świat. Prowincja zabezpieczona, frakcja zniszczona. Tak se patrzę. Imryk może nienawidzić zwykłych krasnoludów. Ale wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. W takim razie on lubi krasnoludy chaosu. Nie wierzę w gościa. Ta gra dziwna jest, wam powiem. Mało kto jakąkolwiek wojnę prowadzi, znaczy, albo ja się napierdalam z każdym na świecie, albo nikt praktycznie z nikim nie walczy. Stirland nie ma żadnej wojny. Nie wiem. Imryk nie ma żadnej wojny. Oni walczą tylko z Nagarond. Tlakua też ma jedną wojnę. Kurde, to jest etap, gdzie każdy powinien walczyć z każdym w tym momencie praktycznie. Każdy w cudzysłowie dobry z każdym złym. Czemu oni z Karas Akarak się nie walczą? Ja bym grał. Kurwa, no graniczą ze sobą, no. Ja bym grał jednym lub drugim, to bym na 100% miał wojnę. A oni, mistrzowie dyplomacji, ogarnęli, że i nie ma wojen. O jedną urazę za daleko. Zaczęło się. Krasnoludy zdecydowały napierdalać się z każdym. Karak Azul powstało z powrotem i powstały dwie armie. Kadrin Zabójca Smoku i Mundrin Twierdza. O, z Karak Kadrin też walczymy. Powiem tak, o panie, to ty na mnie spojrzałeś. I słuchajcie, tym akcentem sobie skończymy tę serię. Pytacie się, o kurde, dlaczego? Przecież tyle się dzieje, nawet tutaj powstało... Karas Akarak wróciło do krasnoludów. Nie lubię tego, zapomniałem to wyłączyć. To muszę wyłączać w pizdu. Nie lubię tych kryzysów końcowych. Jest to co prawda sposób do spróbowania swoich armii, ale to jest takie sztuczne dla mnie. Mówię, nie lubię tego. Dlatego akcentem tym skończymy sobie serię i następne na kanale po tym, myślę, pojawi się CK2. Nie wiem, czy Raguza, czy co tam zagramy sobie. Natomiast z Warhammera jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się jakiś inny lord na starym świecie. Trochę mniejsze, że zagramy sobie znowu jakimś losowym lordem, zrobimy serię. Łe, tu nawet ci się pojawili. Krakadrak! Ciekawe. Czy jeszcze gdzieś się pojawili? No, u mnie na terenach się nie pojawili. A nie, o Jezu, pojawili się tutaj. Karak Azorn. Nie zabrali mi prowincji, ale dwie armie się zrespiły. A, jak ja tego... Rzeczywiście, nie lubię tego. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, cześć, pa.